Polska 2050 zaprezentowała pomysł, jak Częstochowa powinna się stać zielonym miastem. Staramy się w całej Polsce promować myśl ekologiczną, ale nie tylko ją promować. Chcemy wdrażać konkretne rozwiązania, dlatego że wiemy, że kryzys klimatyczny to nie jest już coś, co jest nam odległe, tylko trzeba zastanawiać się nad tym, jakie wprowadzać rozwiązania. Proponujemy między innymi powołanie na bardzo ważnej funkcji kogoś, kto w samorządzie będzie zajmował się sprawami zielonymi. To musi być ktoś odpowiedzialny za sprawy klimatu w mieście. W związku z tym myślę, że odpowiednia by była funkcja między innymi rangi na przykład wiceprezydenta. W tych propozycjach proponujemy kwestie związane z systemowymi rozwiązaniami dotyczącymi nasadzeń, jakby zieleni w mieście, żeby to było zaplanowane, strategiczne, żeby było robione z myślą na pokolenia, a nie takie bardzo indywidualne i można powiedzieć niesystematyczne. Czy Częstochowa jest zielonym miastem? W miejscu, w którym teraz jestem, myślę, że na pewno nie jest zielono. Jesteśmy na placu, na którym króluje niestety kostka brukowa. Dzisiaj mamy prawie że koniec lata, a wystarczy trochę słońca i myślę, że i pan również odczuwa temperaturę tego miejsca, co dopiero gdy mówimy o temperaturach wysokich latem.